Zapraszam na film Zwierzby Energetyczne. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj akcja Wierzba Energetyczna. Pożyczyłem sprzęt. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Taki mały rębaczek. Mały, nie mały, no wystarczający się zdaje. Rębak jest nie walcowy, tylko talerzowy. No zobaczymy, jak się spisze. Mam nadzieję, że będzie ok. Także jedziemy sobie tyłem, bo no jestem kula do zaczepu, ale no nie chciałem tam po prostu ingerować, bo sprzęt nie jest mój. Także tyle to ja dojadę sobie po prostu tyłem. Także widzimy się już na miejscu.
wiatraki, widzicie, cała przyczepa. Tutaj trochę mi wyleciało, teraz tutaj na taką stertę daję. No, spisuje się, powiem wam, dobrze, tylko jest jeden mankament, bo wierzba końcówki ma takie cienkie i one są bardzo takie, no, giętkie. No i lubi się tu przypychać, tak jak widzicie, tej gardzieli tymi gałązkami. Muszę to... Już mi się, można powiedzieć, trzeci raz tak stało. No ale wiadomo, coś za coś. Jestem ciekaw, czy jak ktoś by z was miał, ktoś z was by miał taki rębak, ale walcowy, czy też ma taki problem przy walcowym. To bym prosił po prostu o jakąś opinię. No ale wiadomo, robię tym, czym mam. To jest po prostu sprzęt pożyczony. Ja też nie będę tutaj no, przeciążał tego jakoś. No, staram się to, jak się zapcha, to jakoś to po prostu wyciągnąć. Później go się umyję. Także no... Ale jestem zadowolony, bo naprawdę dużo pracy mi odeszło. Dużo, i to naprawdę dużo. Tu ma te noże. Ten sprzęt, z tego co właśnie znajomy mi mówił, tnie do 8 cm takie baliki, także no dość sporo. No wiadomo, 30 jest słabsza, ale jak na razie, bo kolega właśnie ma 60, no i ma tam możliwość zwiększenia po prostu też obrotów. Tutaj też jakby to było na jakimś przekładni pasowej, to żeby zwiększało obroty tego wirnika, to też by było inaczej, może by to lepiej wyrzucało. No ale robię tym, czym mam, tak mówię, na razie jestem zadowolony, mega zadowolony, bo zrobiłem sobie tu porządek, tam jeszcze tamto potnę, tu już mam praktycznie końcówkę, przyczepa pełna, jeszcze jedna mi się zdaje taka będzie, także z takiego kawałka mam tyle tej wierzby, więc jest spoko. Dobra, do roboty.
Także przyjechałem już do domu, tutaj widzicie, tyle jest, cała przyczepa, jeszcze zostało tam na jedną taką przyczepę, czyli w sumie z tego kawałka było, nie wiem ile tam dokładnie, powiem wam, dwa ary, trzy może, może nawet nie, tyle jest rębki. To i tak tam nie było to jakoś pielęgnowane, także no trochę jest tego. Także mam nadzieję, że film wam się podobał i zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się, na razie, cześć.